Generalnie przygotowania idą powolutku, bo tak naprawdę mamy dopiero trzeci trening za sobą, więc no, jeszcze jest trochę czasu do pierwszego turnieju, także no, powoli do przodu budujemy drużynę cały czas, bo w tym sezonie też mamy bardzo dużo nowych zawodniczek, więc przede wszystkim zależy nam na tym, żeby było to zgranie, żeby były treningi razem, no i na tym się skupiamy. To jest dodatkowa presja, bo będziemy startować jakby z miejsca wicemistrza Polski, więc mamy coś do udowodnienia. Natomiast patrząc też na to, że sezon trawiasty, ta pierwsza runda nie poszła nam najlepiej, to też myślę, że mentalnie drużyna no, nie jest w najlepszej kondycji, bo to jednak jest duże brzemię. Hokej halowy się różni od hokeja trawiastego, ale też myślę, że dla nas jest z korzyścią, ponieważ mamy dużo mniej zawodniczek, mamy też sukcesy w zeszłym sezonie i jeszcze wcześniej, więc myślę, że na hali zdecydowanie jesteśmy mocniejsze i to też daje nam jakąś pewność. 18 grudnia rozegramy pierwszy turniej w Poznaniu i pierwszy mecz czeka nas z drużyną z Farka, która w zeszłym sezonie zadebiutowała na hali. No, dziewczyny są bardzo mocne, więc to nie będzie łatwe spotkanie. Drugi mecz mamy z drużyną mistrza Polski na trawie, czyli z Brzezinami. To też nie będzie łatwa przeprawa, bo no, dziewczyny są silne, więc ta drużyna też jest zgrana, gra ze sobą długo, więc no, ten turniej będzie bardzo ciężki dla nas. Cieszymy, że udało się i 12 lutego rozegramy turniej finałowy Mistrzostw Polski w Oleśnicy. Bardzo się z tego cieszymy, bo będziemy grać przy swojej publice. No i też mam nadzieję, że to będzie dla nas turniej ważny z perspektywy tego, że jednak uda się odebrać złoty medal i pokazać tutaj naszym kibicom, że co najmniej osiągniemy to, co w zeszłym roku, ale mamy nadzieję, że wypadniemy jeszcze lepiej.